Hej, witam was wszystkich bardzo mi serdecznie w kolejnym odcinku z Dream for the Long Journey. Ostatnio skończyliśmy w windzie i udało nam się uciec z tego laboratorium całego. I przed tymi ludźmi oka, czy nie wiem, czy oni byli w ogóle z oka, ale w każdym razie tutaj pracowali na pewno. Ochrona, o, ochrona. I znajdujemy się na jakimś piętrze. No, nic tutaj nie ma. Przejdziemy sobie. Dość zielono. Takie ogrody. Ciekawe miejsce. Taka dżungla. Nie wiem jak wam, ale mi się tutaj podoba. Fajnie tu jest. Może tak przejdziemy. O. Strasznie ładnie tu jest. Chociaż niespokojnie. Powiedziałbym, że ktoś tutaj nas obserwuje. Na pewno to są kamery jakieś. Przepiękne kwiaty. Zjedzimy sobie to miejsce tak troszeczkę. Spokojnie. Wszystko tu takie kolorowe. A tutaj jest coś okropnego. Potwór. Nie podchodź, Zoe! Co? Stój, stój! Nie zbliżaj się! Jak się tu dostałaś? Kim jesteś? Nie powinno cię tu być! To zastrzeżone piętro! Wyjdź stąd! Natychmiast! Ostrożnie. Ja, przepraszam, nie wiedziałam, że ktoś tu będzie. Już sobie idę. Idź i nikomu ani słowa. Willa. Zaraz. Ja ciebie znam. Nie znasz mnie. Jesteś tą dziewczyną z Casablanki. Byłaś z tym paskudnym dziennikarzem. Nie ma sensu się przed nim kryć. Tak wie, kim jestem. Wciąż mam szansę z tego wygrać cię. Nie wiem, o czym mówisz. Wykonuję tu pracę konserwacyjną i wsiadłam do niewłaściwej windy. Nie wiedziałam, że to obszar zastrzeżony. Gdybyś tu pracowała, to byś wiedziała. Kłamiesz. Widzę to wyraźnie. Pocisz się. Serce bije ci zbyt szybko. Nie. To mój pierwszy dzień pracy. Naprawdę nie wiedziałam, że tu nie wolno wchodzić. Ładna buźka, duże, brązowe oczy. Poznaję twój zapach i twój głos. Mój zapach? Naprawdę. Zdajesz sobie sprawę z własnej ślepoty dopiero wtedy, gdy rozpoznajesz kogoś po zapachu. Czułem cię w mieszkaniu tego dziennikarza. Także na zewnątrz, gdy wyszłaś, podążyłaś za nim aż tutaj. Dlaczego? Z miłości? Ale jakim cudem? Kot! Tak. Wiedziałam, że z tym kotem coś nie gra. Moje pieszczoszki są wszędzie. Nie uciekniesz przed nimi. Może jestem ślepy i głuchy, ale widzę i słyszę wszystko. Co zrobiłeś Rezie? Reza? Dziennikarz? Zadufany w sobie bubek nazywający się Jerycho? Gdy próbuje się zniszczyć dzieło mojego życia, lepiej być dobrze przygotowany. Twój przyjaciel nie był. Podłączył się do konsoli snów, a ja go ujrzałem całego. Karmiłem się nim. Ty też tam byłaś. W jego głowie, w jego snach. Cała. Naga. Wijąca się. Żywa. Spocona. Jęcząca. Podobało mi się to.
Nawet bardzo. Gdzie on jest? Co mu zrobiłeś, potworze? Jest w bardzo mrocznym miejscu, pozbawionym snów. Zabrałem mu je. Czemu jednak nie mogę zabrać twoich? Dlaczego jesteś wyjątkowa? Wyjątkowa? W jakim sensie? Moje pieszczoszki umieściły cię w krainie snów, ale nie miałem do ciebie dostępu. Twoje sny były przede mną zamknięte. To się wcześniej nie zdarzyło. Właśnie dlatego jesteś wyjątkowa. Twój przyjaciel z kolei, ten, który cię kochał, który się z tobą kochał, on wyjątkowy nie był. Był taki jak ty. Coś mu zrobił. Gadaj! Zjadłem jego sny. O. Nie żyje. Już go nie uratuje. Nie. Reza, nie. To niemożliwe. Kłamiesz! On żyje, wiem to! Mały skurwielu, gadaj, gdzie jest Reza, ale już! Nie, jeśli podejdziesz bliżej, każę cię zniszczyć, rozedrzeć na sztuki. A tego nie chcę. Chcę się od ciebie uczyć. Boże. Że co? Jesteś inna od reszty. I połączona z tą cholerną dziewczynką, która niszczy moją sieć. Zostaniesz tu. A ja będę cię badać. Czyżby? A co mnie powstrzyma przed wyrwaniem ci tych kabli? Byłbyś w stanie to przetrwać, ty potworze? Nie waż się? No, nareszcie przybyły moje kochane pieszczoszki. Już one się tobą zajmą. Obiecuję. Zostaniesz tu ze mną, Zoe, i razem zbadamy ten twój niezwykły umysł. Twoje myśli i sny otworzą się przede mną niczym wspaniała księga i będę je czytać. Dowiem się, kim jesteś, co mi robisz. Nie dostaniesz mnie. I obiecuję, że po ciebie wrócę. Masz pojęcie, kim jestem? Masz? Stworzyłem to miejsce. Stworzyłem tę firmę. Jestem tą firmą. Widzę wszystko. I wiem wszystko. Wiem, że współpracujesz z tym koszmarnym, chorym dzieckiem. Jej choroba szerzy się w mojej sieci niczym chwasty w ogrodzie, moim pięknym ogrodzie. Ona znów mnie oślepia, ogłusza, sprawia, że staje się zagubiony w ciemnościach. Nie pozwolę, aby to się znowu wydarzyło. Nie wracam do ciemności. Nigdy. Nigdy. No, uciekaj, Zoe. Nigdy. Bracie, natychmiast. Tak. Ten moment też za bardzo nie lubiłem. Musimy uciekać jakoś tędy. Przez most nie przechodzimy. Tam idzie. I uciekamy tędy. Właśnie wcześniej przeszedłem przez most. I teraz tutaj. To jest chyba najwyższe piętro. Inna robota. Tak. Może on sprowadził mnie na ulicę. Ale to byłoby bardzo ryzykowne. Strasznie tam daleko. No, skacz, bo oni cię złapią.
mogłyby ją w sumie jeszcze złapać. Nie do śmietnika. A tak trzeba było, Zoi. Damien? To ja, Zoe. Zoe! Dzięki Bogu! Co za ulga usłyszeć twój głos. Wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Jestem już za murami, w alejce. Nie widzę żadnych znaków. Chwila. Wyszukam cię. Nie mam żadnego sygnału. Jesteś duchem. Że jak? A, moja przyjaciółka Liv zainstalowała w mojej komórce jakąś osłonę. Podobno jestem dzięki niej niewidzialna. Doskonały program. Zaskakująco skuteczny. Muszę poznać tę twoją przyjaciółkę. Chyba byś się jej spodobał, ale na razie chcę odejść stąd jak najdalej. Możesz wpaść do mnie. Dużo miejsca nie ma, ale przynajmniej będzie bezpiecznie. Dzięki, dobry pomysł. Przyda mi się prysznic i zmiana ciuchów. Spróbuję cię nakierować na miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać. W pierwszej kolejności musisz znaleźć chodnik. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie musimy tego szukać. Wygląda na to, że Azadi wiążą spore nadzieje z tą wieżą, April Ann. Nie wiem jednak, do czego jej potrzebują. Twierdzą, że odrzucają magię, lecz na niej opiera się cała ich technologia. Może ta wieża jest właśnie czymś takim. Magiczną machiną. A może to jakaś broń? Mam wrażenie, że bardzo im zależy, aby była gotowa na czas. Z tego, co wiem o Azadi, nigdy wcześniej nie zbudowali nic takiego, ale to możliwe. Ci z zachodu mają potężnych taumaturgów. Podejrzewam, że ta niechęć do magii to zwykłe pragnienie jej kontrolowania. Boją się każdego, kto może wiedzieć o magii więcej niż oni sami. A jeśli chodzi o to miejsce, które odkryłaś pod nami, te komnaty snów? Nie jestem pewna, czy to właściwe określenie. Ale nie wiem, jak inaczej opisać to miejsce. Dookoła słyszałam głosy tysiąca ludzi. Jestem pewna, że to miejsce ma coś wspólnego z wieżą. Trafiłam tam śledząc mężczyznę, który wyszedł z wieży, no i komnata znajduje się dokładnie pod nią. Martwi mnie to, April Ann. Sny kryją potężną moc. Jeśli Azadi faktycznie budują taką machinę, może się to dla nas źle skończyć. Skontaktuję się z moją siostrą krwi w Irhadzie. Utrzymuję najdziwniejsze kontakty. Może coś słyszała. Chciałabym również zobaczyć to miejsce na własne oczy. Może wtedy więcej zrozumiem. Próbowałam tam wrócić, ale od jaskiń oddziela nas pół mili tej skały. Portal jest jedyną drogą. Przyjrzę się ścianie w piwnicy, w której otworzył się portal. Może zdołam rozwikłać zagadkę tej muzycznej magii. Przyznam, że mnie to zaintrygowało. Przypomina mi to magię Banda, którzy drążą tunele śpiewając ziemi. Pieśni Banda nie działają na skały, ale między tymi magiami może istnieć pewne pokrewieństwo. Tylko trzymaj język za zębami, Nane. Nikt nie może wiedzieć, czym się zajmujesz. Nawet Benrime. Nie wiemy jeszcze, z czym mamy do czynienia. Oczywiście. Będę ostrożna. Może to jest okazja, na którą czekałyśmy? Jeśli wkrótce nie znajdziemy słabego punktu Azadi... Wtedy będziemy walczyć tak jak do tej pory. Mamy inne wyjście? Nie twierdzę przecież, że powinniśmy się poddać, April Ann. Ale nasze siły topnieją. Każdego dnia nasi ludzie są zabijani, brani w niewolę i wysyłani na zachód. Albo po prostu przechodzą na stronę wroga. Siłą nie pokonamy Azadi. Jest ich wielu. Nas została garstka. A poparcie dla Azadi wśród prostego ludu wciąż rośnie. Wciąż żyjemy, Nane. Niewykluczone, że ta nowa informacja jakoś nam pomoże. Jeśli ta wieża rzeczywiście jest tak ważna, to mamy nowy cel. Porozmawiam z kilkoma osobami. Może coś wiedzą, może coś słyszały. Powiedz Brynowi i Czałanowi, że muszą sami zająć się resztą zapasów. Niech wyruszą jutro wieczorem, zgodnie z planem. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia. Nie ruszasz z nimi? Jeszcze nie wiem. Zależy, jakie informacje uda mi się zdobyć.
Jeśli się okaże, że jesteśmy na dobrym tropie, będę dalej drążyć tę sprawę. Jak uważasz? Może na ciebie zaczekam. Zostawię wiadomość u Benrime, jeśli postanowię jednak wrócić do domu. Niechaj cię gwiazdy prowadzą, Aprilian. Wkrótce znów się spotkamy. Tak. Ona wspomina o ludzie Banda. Taka ciekawostka, w jedynce właśnie spotkaliśmy ten lud i im nawet pomagaliśmy. Więc nieco możemy się o nim dowiedzieć, a właściwie już możemy wiedzieć, jak już oglądaliście może mój Let's Play z pierwszej części. Dodatkowo wróćmy jeszcze do Zoe i tego potwora. On mówił, że on się żywi tymi snami tak jakby, więc jeśli ta konsola snów wejdzie na rynek, to no, ludzie mogą być w niebezpieczeństwie, bo ten stwór może się nimi żywić, jak żywił się Rezem, jak mówił, i może ich zabijać. No, to nie jest zbyt ciekawe. I właśnie Zoe jest tą wyjątkową i ona tak jakby ma tą ochronę od tej dziewczyny, od której otrzymuje te wiadomości. Dodatkowo on mówił, że jest tą firmą, że on stworzył tą firmę, więc nie wiem, może to być naprawdę ten założyciel tej firmy, Watt Corp. Ta firma na pewno jest dość stara. Ma swoje lata, więc on może żyć bardzo dużo przez to właśnie, że tak się żywi tymi sami i stał się takim stworem. Teraz właśnie Azali budują tą wieżę i szukamy właśnie punktu, czy jak zniszczymy tą wieżę, to oni osłabną czy coś, bo mało zostało tych rebeliantów. I te sny, jakby one przenikają do tego świata, do tej komnaty snów. Jeszcze zobaczymy, o co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Teraz. Musimy mieć mało bagażu i zawsze być w gotowości. Tak na wszelki wypadek. Teraz udamy się właśnie tam gdzieś na dół. Nie wiem, którędy. Ktoś tu jest? Nie. Chawan i chyba Bryn znajdują się gdzieś indziej. A, tutaj są. Tutaj gdzieś są schody. Gdzie są schody? Nie tu? Co mamy zrobić? A, tu są schody, dobra. Po prostu ona była w pokoju, gdzie Zoe zniknęła. To jest dość pusto. Tu jest Benrime. Benrime? No i co, dziecko? Znalazłaś wczoraj osobę, której szukałaś? Co? A, to. Nie. Nie. O co chodzi? Jesteś jakaś rozkojarzona? Wszystko w porządku, Benrime. To dobrze. W takim razie lepiej wrócę do pracy. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, nie wahaj się poprosić. W zasadzie... Benrime, jest jedna rzecz. Mam mętlik w głowie. O co chodzi, dziecko? Nie wiem, co robić i... chciałabym zasięgnąć twojej rady. Rozumiem. Postaram się pomóc, dziecko. Choć nie jestem mędrczynią. Co się stało? Wydaje mi się, że coś się dzieje. Coś niedobrego. To ma jakiś związek z równowagą między bliźniaczymi światami. Ma to jakiś związek z tą przemiłą młodą kobietą ze Stark? Zaraz. Ma na imię Zoe, prawda? Możliwe. Pewnie tak. Ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Sama tego zresztą nie rozumiem. Boję się tylko, że to może dotyczyć mnie. Rozumiem. A ty wolałabyś się w to nie mieszać. Zrobiłam już swoje dla równowagi. I mam pilniejsze sprawy. Ludzie mnie potrzebują. Tak, to prawda. Ale to kiepska wymówka. Nie szukam wymówek. Szukam odpowiedzi. Tym razem chcę wiedzieć, co konkretnie mam zrobić. Niełatwo znaleźć takie odpowiedzi, April. Często musimy kierować się wiarą, a nie wiedzą. A jednak... Rozumiem, że chcesz czegoś bardziej namacalnego, April. No dobrze. Oto moja rada. Porozmawiaj ze Strażnikiem Równowagi. To był mój pierwszy pomysł, ale to niemożliwe. Nie potrafię już skakać, a nawet gdybym umiała, kraina Strażnika jest dla mnie zamknięta. Może tak, a może nie.
Jest ktoś, kto mógłby ci pomóc. Kto? Twoja stara przyjaciółka. Biała ze smoczej rasy. Biała smoczyca. Masz rację. Jeśli ktoś pomoże mi dotrzeć do strażnika, to właśnie ona. Ale nie wiem, gdzie jej szukać. Zniknęła zaraz po narodzinach. Jesteś przecież April Ryan. Na pewno ktoś w tym mieście pomoże ci ją odnaleźć. Trochę wiary w siebie i w równowagę. Kiedyś miałam wiarę, Benrina. I zobacz, jak skończyłam. Gdzie jest osoba, którą kiedyś byłam? Wciąż widzę w tobie tę młodą dziewczynę, która weszła tutaj 10 lat temu. Nie jestem nią. Nawet jej nie pamiętam. Teraz jestem po prostu... Ha, niech mnie! Cholerna April Ryan! O czym nie wierzę? Kto? Brian? Brian Westhouse? Jak widzisz. Jasna cholera. Nie wierzę, że cię widzę. Co u ciebie? Tak, nie spotkamy kolejnego starego przyjaciela. Briana Westhouse'a. On właśnie był w pierwszej części. To był ten człowiek na kołach, on miał tam swój domek i został po tym, jak Tyreni przejęli Merkurię. I w sumie później nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Dodatkowo Benrime radziło nam spotkać się z Białą Smoczycą. W pierwszej części to chyba była ta smoczyca, która narodziła się, wykluła z tego jajka zaraz i później gdzieś odleciała. I to chyba jest właśnie ona. Co tu robisz? Myślałam, że nie żyjesz. I nawzajem. Nie wyglądasz na zachwyconą moim widokiem. Nie. Jestem po prostu zaskoczona. Gdzie się podziewałeś? A, tu i ówdzie. Trochę podróżowałem, no może trochę więcej niż trochę. Rzadko zostawałem gdziekolwiek dłużej niż miesiąc. Przez tę całą tyreńską inwazję zacząłem myśleć o świecie poza Merkurią. O rzeczach niezwiązanych z alkoholem. Mhm. Możesz to nazwać przebudzeniem. W jaki sposób uciekłeś terenem? Miałem szczęście. Ci kretyni przegapili moją chatę. Kilka dni później zauważył mnie kapitan przepływającego statku. Zabrał mnie do Coruscant. Dalej podróżowałem stopem. Czemu odnoszę wrażenie, że jestem na przesłuchaniu? Bo jesteś. Muszę być ostrożna, a takie niespodziewane spotkania... No właśnie. Łatwo popaść w paranoję, a wtedy każdy zbieg okoliczności jest podejrzany. Nie wierzę w przypadki. Kiedyś uważałem, że ta cała gadanina o przeznaczeniu to jedna wielka bzdura, ale zmądrzałem. Nie spotkaliśmy się bez powodu, April Ryan. Ale nie masz powodów do zmartwienia. Zapewniam cię, nie mam złych zamiarów. Co robisz w podróżniku? Wstąpiłem tutaj, żeby przypomnieć sobie dawne czasy. No i oczywiście wypić szklaneczkę grzanego wina Benrime. A ty? To samo. Wpadłam do miasta tylko na kilka dni. Więc nasze spotkanie jest naprawdę szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Tak, jeszcze może przypomnę. Tą postacią, czyli Brianem, sterowaliśmy zaraz na początku gry. A skoro mowa o zbiegach okoliczności, może będziesz mi w stanie pomóc. Jasne. O co chodzi? Coś się dzieje. Coś, co może mieć wpływ na obydwa światy. No cóż, panno Ryan, dla ciebie to chyba nic nowego. Jakieś szczegóły? W zasadzie to tylko przeczucie. Dlatego muszę potwierdzić moje podejrzenia. Albo udowodnić, że są bezpodstawne. Muszę porozmawiać ze strażnikiem. Tak, on będzie wiedział, jeśli coś zakłóca równowagę. Więc czemu tam nie skoczysz? Nie potrafię. Nie mam... Straciłam swoją moc. Poza tym podróż do krainy strażnika nigdy nie była łatwa. Jeśli chcę odnaleźć strażnika, będzie mi potrzebna pomoc. Pomoc białej smoczycy. No tak. Ona na pewno pomoże. Jest tylko jeden problem. Nie wiem, gdzie jej szukać. Może być wszędzie. Niekoniecznie. Chyba wiem, gdzie ją znajdziesz. Spotkałem ostatnio znajomego podróżnika Dolmari z Różanych Ogrodów na okręcie z Geen do Irhadu. Mówi, że był w Bibliotece Mrocznego Ludu.
To wielki zaszczyt, którego nie każdy może dostąpić. Powiedział, że poznał tam bladą, białowłosą kobietę, która przedstawiła się jako biała z rasy drak. Nie wiem, czy jeszcze tam jest i nie poradzę ci, jak można się dostać do miasta Mrocznego Ludu, ale zawsze to jakaś wskazówka. No pewnie. Dzięki, Brian. Byłeś bardzo pomocny. Możemy jeszcze troszeczkę pogadać? Więc podróżujesz od 10 lat? Tak, i zamierzam podróżować przez następne 10, a może i 20, jeśli zdrowie mi na to pozwoli. To fascynujący świat. Wydajesz się taki odmieniony, pełen energii. Młodszy, zdrowszy, szczęśliwszy. Czuję się fantastycznie. Dawniej byłem zgorzkniały, zły na siebie. Zły, że utknąłem w tym świecie. Ale teraz Arkadia przestała być dla mnie więzieniem. Stała się okazją, aby dojrzeć, nauczyć się czegoś, zdobyć nowe doświadczenia. Przypomniałem sobie, czemu przekroczyłem podział. Chciałem dotrzeć tam, gdzie nikt nie dotarł, odnaleźć nowe, nieprzetarte szlaki. Utrata domu, ucieczka, to było dla mnie prawdziwe przebudzenie. Potrzebowałem tego. Dobrze było cię spotkać. Zatrzymasz się tu na dłużej? Może na jakiś tydzień. Wystarczy, żeby odwiedzić paru starych przyjaciół i zaopatrzyć się w rzeczy, których nie dostanę nigdzie indziej. A potem znów na morze. Myślałem o podróży na wschód. Może jakiś wielorybnik zabrałby mnie na polowanie. Brzmi ekscytująco. Trzymaj się, Brian. Nawzajem, panno Ryan. April. A teraz mam interes do oberżystki. To jak, Benrime? Znajdzie się szklaneczka grzanego wina dla starego pijaka? O ile dobrze pamiętam, Westhouse, nadal nie spłaciłeś mi swoich długów jeszcze sprzed wojny. Mój Boże, co za pamięć, pani Salmin. Tęskniłem za tym miejscem. Cholera, pewnie masz rację. W tamtych czasach miałem pełno długów. Ale ponieważ nadal nie grzeszę nadmiarem gotówki, dopisz to do mojego rachunku. Zapłacę jutro, kiedy już będę miał złoto. Mam do odebrania kilka starych długów. Prędzej Azadi wyniosą się z naszej ziemi. Najpierw pieniądze, potem grzane wino. Umiesz dbać o swoje interesy i za to cię szanuję. O, muszę ci koniecznie opowiedzieć o tej knajpie w małym miasteczku pod Altabanem. Okej, to sobie ich tutaj zostawimy. Wyjdziemy do miasta i postaramy się jakoś dostać do tego Mrocznego Ludu, do Białej Smoczycy. No, nie siedzieć już tutaj ten, jak mu tam było, Ślepy Bob? O, tak. Jacyś ludzie chodzą. Czego ode mnie chcesz? Nie znam cię. Nie jesteś ze straży miejskiej, prawda? Nigdy nie złamałam prawa. Poza Benrime nie znam już nikogo w Markurii. No zmieniło się. Tam jest ta brama. O, i tutaj nie ma już tego zatoru. O, jakiś mały karzełek. To tylko dziecko. Dziecko? Kiedy dorosnę, chcę wyciągnąć, żeby mieć mundur. W ogóle no. Azadi sprowadzili do Markurii technologię parową i teraz wszyscy instalują sobie te hałaśliwe maszyny. Tylko równowaga wie, co te rzeczy mają robić. Energia. Nie znam go. Co może dla ciebie zrobić technologia parowa? Pytanie, czego nie może zrobić? Okej, tutaj możemy wejść, a tutaj nic nie ma. Właśnie mam taką nadzieję, że w Dreamfall Chapters będzie możliwość wchodzenia do większości rzeczy. Ale troszeczkę się zdenerwowałem, nie wiem czy wspominałem, ale podobno mają dzielić Dreamfall Chapters na rozdziały. Tak jak The Walking Dead 2, no ja tego nienawidzę. Okej, zobaczymy co tutaj będzie. Albo zostawimy sobie tą miejscówkę na później. Bo już jest akurat tak pół godziny. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się. Nie z tymi, co tutaj są.
Nie, on idzie. Chowamy się. I co, pie?